Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie. Jesteśmy w Zareckim w lesie. Na spacerku. I co? Chcemy coś nazbierać z Zaresem, ale nie wiem, czy nazbieramy. Mamy tu koszyk. Jak mam koszyk, to zazwyczaj nie nazbieram. Chyba, że wiaderko mam, to wtedy... O, i wiecie, co zbieram jeszcze. Zaraz Wam pokażę. Widzicie, takie coś. O, do torby. Proszę. Już mam dwie, w sumie trzy. Witam Was, pozdrawiam serdecznie. Idziemy sobie pochodzić. Może jakiegoś prawdziwka jeszcze znajdziemy. Rano było chłodno, ale wczoraj było chłodniej. Ale jest tak wydeptane, powiem Wam, że... Ale jak będę szczęśliwy, jak ze dwa, trzy prawdziwki, póki jeszcze rosną, póki są jeszcze w lasach, ja bym natrafił na dwa, trzy prawdziwki, to bym był szczęśliwy do tego koszyka, żeby coś dać. No, ale wiecie, śmieciuchy teraz już powolutku będą się zapełniać do torby. Także, no co będzie, to będzie. Zapraszam Was na film, zobaczymy, jak to wszystko tutaj się rozwinie w czasie. Dobra, to jeszcze raz witam Was serdecznie, idziemy sobie pochodzić. Powiem Wam, teraz znalazłem, takie mam, patrzcie, jakie grzyby, ale takiego mam, chodź tu, Arezales, chodź tu, kurde. Jezus, on musi przejść. Taki pojedzony, prawdziwy. A tu jest czerwony właśnie. Patrzcie, obok już. Już obok. Ej, je, no wychodź, malutki. Już prawie, łapę już miał na nim. Szkoda by było, no nie, że... No, to jest cały Ares. No, ładny taki. Czerwony, mały co prawda, ale... Ale super. Dobra, idziemy dalej zbierać. W takim lesie, zobaczcie. To już wyszłem z tych krzaków. Zobaczcie, jakie ładne czerwone pozbierałem. Jaki ładny ten. Ten taki już... Ale prawdziwek. Jeszcze muszę to obrobić. Takie czerwonaki. Taki brązowy. Ładny. Idziemy dalej. Tylko nie zauważył, jakby nie ta pucha, która tu dosiadła. O, malutka, chodź tam. A to jest kozak. Kozaczek. O, ładny. Kozaczek. Dobrze, idziemy na prawdziwki. Dobra. Ale nie waź mi tu. Proszę Cię, bo tu, zanim tu przyszłem, to już było dwóch grzybiarzy. Wszystko tu obchodzili, ale nie wszystko, bo teraz, mówię, idę jeszcze zobaczyć, ale mówię, no nic nie znajdę, bo przecież, ale jest tu jeden. Patrzcie, o Jezus, jaki pogryziony, tu od dołu. Patrzcie, ale to nic, ale jest zdrowy, o, ładny. Prawdziwek, elegancki, podoba mi się, jednego mi zostawili, no i dobrze, niech mają, ale wiecie jak to jest, przychodzisz, idziesz na te miejsce, mówisz, idziesz na swoje miejsce, a tu pach, wszystko przychodzone i, ale to nic, idziemy na inne może zobaczyć, ten jest też ładny, dobra, aha, jeszcze Wam pokażę, ile mam, tu mam ceglasto porę. O, takie nazbierałem, to już nie nagrywałem, ładne, a takie objedzone trochę, ale takie bidoki, ale mogą być, ale to są borowiczki ładne. Idziemy dalej. Ale spokojnie, nie nerwowo, chociaż jednego tutaj takiego mam ładnego, proszę, sobie wyrósł taki piękności. O Jezu, jak on mógł, twardo albo, bo tam jest gdzieś, o. Jakaś gałąź go czymie. Jak go, ja go tam mam wyciągnąć? Tam korzeń go chwycił.
No nie. Naprawdę? Nie da się go wyciągnąć? Ja cię kręcę. Nie chcę go urwać po prostu. O, o, idzie, idzie, idzie. Zobaczcie. I on sobie spod tego. O. Dobra. No to taki. Ładniutki. Chociaż jeden tu. Ale mam parę prawdziwki, borowiki, ale jaki brutas. Dobra, ale jest ładny, ładny jest, podoba mi się. Takie mi się podobają właśnie. Super, na suszenie czy do słoiczka jest naprawdę rewelacja. Dobra, bierzemy. A tu pod takim jednym dąbkiem. Zobaczcie, jeden taki dąbek i sobie takie rosną ładne podgrzybki. Tu zbieram sobie cały czas podgrzybki. Trochę uwiedzone niektóre są, ale zobaczcie, jakie ładne. Jeden dąbek i podgrzybki. O, widzicie, jak się tu nazbierało. O, to jest znowu. Jeszcze jeden. No, takie podgrzybunie. No i się zbiera powolutku, powiem wam, do tego kosza. Powolutku się zbiera. Tu podgrzybek, tam prawdziwek. Tu borowik. Tu jeszcze się przejdziemy naokoło, zobaczyć, czy nie ma. Ale nie ma, bo tu już wyciągłem parę wcześniej. Dobra. Idziemy w tamtym kierunku, tam. Ale sku. Skryłem się po muchomora. Ale nie chcę muchomora. Tu chcę to, co to jest w ogóle. A, podgrzybek. Biorę podgrzybka. Ale muszę wam pokazać. Zobaczcie, co tu rośnie. Takie prawdziwki tu rosną, piękne. Piękniusie. Malusie, piękniusie. Proszę. Jeden. I tu taki mniejszy. Drugi. I wykrzywiony. Zabraliśmy to. Zakryć. Ładny, co? Zaś takie brudasy. Ale ładne. No to mi się podoba. Takie mi się podobają. Najpiękniejsze, jak dla mnie, to najpiękniejsze grzybki. Super, idę dalej jeszcze pochodzić. Może jeszcze coś się uda. Ładne. Do koszyka. Ale szukaj grzybów. Szukaj, proszę cię. A, mam śmieci oczywiście. Tam się zbiera powolutku. Idziemy dalej. No to jeszcze mamy. Jeszcze mamy dwa. Jest taki ładny. Jeden już trochę zjedzony tutaj, jakby troszkę od góry. A ten. Wiem, że to maślaki są. A to są. Zobaczcie, jaki piękny. A to są prawdziwki. A tu jest jeszcze. Nie. Ja jest, patrzcie, ja mówię, co to jest. Tak trochę wybrzuszyło. Albinos malutki. Proszę, jeden. Tu nie będziemy tego wywać. Nie chcę rosną. A tu jest jeszcze zajączek malutki. Proszę. Myślę, w takim miejscu. Cztery. Ale to nie, bo jeszcze tu. Patrz, bym nie zauważył. O, proszę, jaki ładny. Jeszcze jeden. Zobaczcie. Piękny. Piękny, ale tutaj jest piękny. Dobra, no to pakujemy do koszyczka. Słonko wychodzi, cieplutko się robi. A to co to jest? To jest też coś, patrzcie. Nie, to jest ten zajączek taki malutki. Takie maleństwo, ale piękny. Dobra, uciekam. O, tu też są zajączki jeszcze, patrzcie. Tu. Widzicie,
trochę przyjrzeć się trzeba i takie fajne maluchy. Super. Idziemy dalej. Wam to nagrać, ale bym przeszedł teraz. Mówię, takie kubki tu są, widzicie? A nie wiem, czy tu coś jest, ale zobaczymy. Tu nie ma nic chyba. Tu nie ma nic. Więc to muszę tu ostrożnie, ale... Patrz, widzicie to? Albinosek stoi. I patrzcie tu. Jest. Są ładne. Piękne. Jak to mi się podoba tak zbieranie w tych liściach. Jest ciężko, nie powiem, ale... No wychodź, malutki. Patrzcie, dwa. Tylko zauważyłem ten. Takie kupeczki liści. I takie maluszki ładne. Piękne. Super. Ale mi się podobają. Idę dalej pochodzić. To trzeba powolutku, powolutku. Ale fajnie. Super jest. Super jest. I mam i prawdziwki, i śmieciuchy pozbierane. Jest super. To koszyczka. Idziemy dalej. Ale się dałem nabrać. Zobacz, jak to ładnie wygląda. Mówię, a ile prawdziwków. Zobaczcie. Ile prawdziwków. Jakie piękne, patrzcie. To psioki. To są, nie wiem, niejadalne, nie mam pojęcia. Nie zbieram takich w każdym razie. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Pięknie to wygląda. Pięknie. Mówię, nagram wam coś fajnego. Dobra, idziemy za Leskiem jeszcze pochodzić troszkę i śmieciuchów pozbierać. Jestem w takich trawach teraz tutaj. Do takich traw, żeśmy z Areskiem przyszli. O. My idziemy, może w coś w trawach znajdziemy. Jeszcze troszkę, jak będziemy szli z powrotem. No i na razie to są tylko takie kozaczki. Patrzcie, jaki obgryziony jest. Zobaczcie, cały obgryziony duma. Widzicie to? Tak ogólnie. Z góry ładnie wygląda. Ale... Dobra, no nic, zostawimy go. Ares, łajza jedna. Szukaj grzybów. Idziemy jeszcze tu pochodzić troszkę. Może coś się znajdzie. Zobaczymy. Chyba ostatni. Chyba ostatni dzisiaj. Tak mi się wydaje. Ale to co to jest? Cegla z topory? To jest jakiś... Cegla z topory. Ale ładny, powiem wam. Zobaczcie, to trochę już objedzony, ale zobaczcie, jaki duży, jaki ładny, no piękny. Krasnoporowik, cegla z topory. Bardzo smaczny, tylko twarda noga ma, ogólnie. Jak będzie gotować czy coś, to dwa razy najlepiej nóżki, a najlepiej to sałągówka. Jest miękka, ale jest bardzo smaczny, ładny. No i tak sobie rośnie tu na takiej ścieżce jeden. A jeszcze się kawałek przyjdziemy z Areskiem i będziemy robić posumowanko raczej chyba, no nie? Zobaczymy, ile mamy śmieciuchów. Może nie za dużo, ale zawsze coś. Dzisiaj takie, wiecie, trochę śmieci, trochę grzybków. Taki fajny spacerek. Dobra, do koszyczka. Idziemy dalej pochodzić jeszcze. Tu posprawdzamy pod tymi dąbkami, czy czegoś nie ma. I pomyliłem się. Ares znalazł borowika. Pomyliłem się, tu jest borowik. Znaczy borowik. To jest prawdziwiwek. Zaraz go zerwiemy, zobaczymy jak on... O, ładny jest. Powiem wam, ładny. Dobra. Ładny jest, ślimaczek. To jest mój teraz. Już nie dostaniesz. Zobaczcie. Super. Zdrowy. Ładny. No, no to jest chyba już ostatni dzisiaj. Oby nie, ale raczej tak. Dobra, ładnie. No mi się podoba. Ale jeden tylko.
Arys, chodź powąchaj i szukaj, chodź takich szukaj, takich okazów. Dobra, jeszcze idziemy. A tu mam niedaleko już 200 metrów w lesie zostało, także. A potem wychodzimy na drogę i będziemy się żegnać. Ładny jest, co? Piękny. Do koszyczka. No to co, wyszliśmy z lasu. Robimy podsumowanie. A co to jest tam? Leży koło kosza. O Boże. Naprawdę nie można to tu dać do tego kosza. Tu też jest coś. Moment. Muszę się tu przecisnąć. O. Flaszeczka jeszcze jest, proszę. Nawet nie. Do kosza nie mogą wrzucić. O Boże. I puszka. 9 groszy. Bierzemy tą puszkę. I jak tu jest nisko. Dobra. Będę musiał tu z magnesem przyjść i wziąć te kapsle tutaj, powyciągać wszystkie. Dobra. W sumie to mogę, tam jest pusty ten. Chociaż nie, dobra. Ten niech będzie pusty, bo ja wolę nie zapełniać im, żeby mieli gdzie wrzucać. A ja sobie tutaj to domu wezmę. Zobaczcie, ile jest lasu śmieci. Dobra. No taki syf, no. Co zrobić? No, powolutku trzeba sprzątać, tak jak mówiłem, powolutku już zacząć. Jak się jeszcze troszkę tych grzybków jest, to można pozbierać i widzicie, zbieram sobie jeszcze te śmieciochy. Dobra, to już, tego już nie ma zostawione. Dobra, koniec tematu, biorę to do autka i tego już nie będzie. A tu mamy, o, grzybunie moje. O, ładne, ten ostatni, musiałem odciąć ten ogonek, bo taki był, ale już był taki przebarwiony i no ładne, powiem wam, że nawet się dzisiaj te grzybki udały. Ten ceglasty opory taki wielki. No jest trochę prawdziwków, trochę podgrzybków jest. Nie wszystkie filmowałem oczywiście, patrzcie jakie ładne te podgrzybki niektóre. No jest tego nawet, powiem wam, nazbierałem. Nie myślałem, że tak dużo będzie dzisiaj, ale jednak nazbierałem. Także no co, to będziemy się żegnać. Jak się podobało, no to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Już za niedługo się skończą grzybki, także będziemy tylko się na śmieciuchy będziemy chodzić. No niestety, póki śnieg nie zasypie, to będziemy chodzić zbierać i trzeba taki dobry przykład dawać, wiecie. Niektórzy to tak mają inne podejście do tego wszystkiego. Też przychodzą w komentarze, czasami piszą, ale usuwam takie komentarze, bo naprawdę straszne. No wiecie, o to chodzi, że taki komentarz, dziwne różne są komentarze. Nie dużo, ale zdarzają się. No i ja, wiecie, no to jest przykre, że takie piszą takie ludzie, takie, wiesz, takie niektóre rzeczy, takie głupie i niesmaczne. Ale wiecie, ja to usunę i po prostu mam spokój z tym. Nie będę odpisywał ani nic na takie jakieś, bo to nie ma sensu, ale ja tak patrzę na to i z innej strony, jaki ten człowiek musi być smutny, no nie. Smutny musi być, bardzo smutny, że on takie rzeczy pisze, tylko czeka, żeby kogoś ugryźć, ukąsić, dowalić mu tam jakimś tekstem. Wtedy on jest wtedy zadowolony, uśmiechnięty wtedy. Nie wiem, czy uśmiechnięty, bo to raczej już są ludzie, którzy się nie śmieją, nie uśmiechają się. Są bardzo nieszczęśliwi, no nie wiem z jakiego powodu, ale są nieszczęśliwi. Dobra, no to Arysek leży, no, zobaczcie, widzicie, tam są papiery koło niego, nie zbieram papierów. No to co, no to trzymajcie się, serducho dla was, do następnego, pozbieram, nie śmiećcie w lasach, pamiętajcie. No to takim fajnym widokiem was żegnam. Grzybki są, śmieciuchy są pozbierane, jestem zadowolony, super. To do następnego, pa, pa.